Zobacz, pogłaskaj ją. Pogłaskaj. W Centrum Gorzowa Żywa Szopka to jeden ze sprawców tego, co tu się dzieje. Wawrzyniec Zieliński. Skąd pomysł, od kiedy szopka stoi, do kiedy będzie stała? Pomysł, że tak powiem, matką pomysłu jest Grażyna Wojciechowska. Ojców jest dwóch. Ja miałem tą przyjemność być jednym z nich, a drugim jest król kamienia Jan Mazurek. Co jest w środku? W środku znajdują się zwierzęta, polskie owce, wrzosówki i nasze polskie zwykłe kozy. A oprócz tego są rzeźby, którymi autor jest pan Stefan Szymaniak, zatrudniony w naszej firmie Polak. Jakieś niezwykłe zdarzenie miało miejsce całkiem niedawno. Kiedy i co się stało? No pierwszego dnia szczęśliwie urodziło się młode koźlątko. Jeszcze nie wiemy, czy to jest chłopczyk, czy to jest dziewczynka, ale zapraszamy do wspólnej zabawy w okresie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że będzie ogłoszony konkurs wybrania imienia dla tego, że tak powiem, noworocznego stworzonka, który się teraz urodził. No. Kiedy będzie ta szopka? Szopka powinna stać do trzech króli. No ja myślę, że może troszeczkę dłużej postoi. W środku są też króliki, dobrze widziałem? Tak, króliki. I widziałem też trochę przysmaków na ziemi. Można dokarmiać, nie dokarmiać, jeśli już to czym? Prosilibyśmy ostrożnie, jeżeli dokarmiać, to nie dawać suchego chleba. Jeżeli już dziecko jakieś ma podać ku swojej radości, uciesze, cokolwiek do jedzenia, to prosimy o marchewkę, pokrojone jabłka, ewentualnie listki sałat. Dwie obawy. Czy tutaj nie jest tym zwierzątom zimno? I drugie pytanie. Nie było jakichś odpukać prób dostania się, nie wiem, wandale jeszcze nie dali się we znaki? Już nie możemy tak myśleć niepozytywnie. Wandali jest coraz mniej, idzie ku lepszemu i miejmy taką nadzieję. Natomiast czy zwierzętom jest zimno? Są to w miarę naturalne warunki dla zwierząt. Wiadomo, że zwierzęta hodowlane nie mają natrysków, kafelek, prawda, i innych cudów cywilizacji. Są to w miarę naturalne warunki. Szopka, jak Państwo widzicie, jest umieszczona w rogu prezbiterium i nawy głównej. W związku z tym jest to zaciszne miejsce, spokojne. Zwierzętom nie kapie na głowę, nie owiewa je mroźny wiatr. Jak jest im troszeczkę zimnie, to się przytulą do siebie. Mają strawę, mają wodę, wszystko jest okej. Okay.